Podłoże jest tylko sportowe, prawda? Nie awansowaliśmy. Brakuje nam 30% budżetu, ale może by się ten 30% znalazł. Natomiast jesteśmy ludźmi honorowymi. Skoro sportowo nie umieliśmy wywalczyć, no to nie jesteśmy w ekstraklasie. Na stadionie mówi pan, że pana marzenia się spełniają. Jedno z tych marzeń to na pewno był awans do Ekstraligi. Co pan czuł jako człowiek wewnątrz, kiedy zabrakło takiego małego kroku, żeby jeździć w tej najlepszej lidze? Nic mnie to nie rusza. Autentycznie dlatego, że nie jest filozofia awansować i spaść po roku, tak? Budżet musi być stabilny, silny, musi być obiekt. A co my na takim kurniku? Dalej, my nie mamy najważniejszego sponsora. A największym sponsorem nie są firmy, nie rodzina Skrzydlewskich, tylko kibice. My nie mamy kibiców, którzy by przyszli, zapłacili bilet i za ich pieniądze utrzymalibyśmy mecz u siebie. Więc na razie targujemy 4 razy mniej niż musimy płacić za mecz zawodnikom. Więc póki kibice nie zaczną płacić naprawdę za oglądanie miejsca, to tu nie może być dużego sportu. Proste.